Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Minister. Problem likwidacji szkół jest problemem występującym obecnie w małych, jak i również w dużych miastach. W ogromnej liczbie przypadków nie jest to efekt niegospodarności władz samorządowych przy dysponowaniu środkami części oświatowej subwencji ogólnej, lecz niedoszacowaniem kosztów prowadzenia placówek oświatowych. Władze samorządowe pozostawione przez rząd same zaistniałym problemem radzą sobie w miarę swoich możliwości. Część placówek jest zamykana, część reorganizowana. Część przekształcana w stowarzyszenia celem ograniczenia kosztownych przywilejów i przysługujących nauczycielom z karty nauczyciela. Czy według pani minister pozostawienie samorządu w obecnej sytuacji bez konkretnych decyzji rządowych, za którymi pójdą większe nakłady finansowe lub zmiana obecnej formy rozdzielania funduszy przeznaczonych na edukację, nie spowodują w pewnych, a w szczególności najbiedniejszych rejonach kraju, załamania systemu edukacji? Dziękuję bardzo.